piłkę i siadamy na końcu rzędu. On wykonuje ćwiczenie w ten sam, zadanie w ten sam sposób, wracając na tą stronę. Patrzcie, jak robi pani. W ten sposób poruszacie się, piłeczka jest na nogach i nie wolno piłki dotykać rączkami. Jak dojdziecie do zawodnika naprzeciwko, wtedy podajecie piłeczkę i zawodnik startuje. Już, Mikusia, nie musisz. I dopiero jak się stronami zamienicie, jest koniec konkurencji.
Uwaga. Uwaga, po 5 punktów. Pierwsza B i pierwsza F. Pierwsza D. Pierwsza C. 3. Pierwsza A. 2. I pierwsza E. 1. Swoją piramidę ustawiamy obok czerwonego pachołka. I piramida ma wyglądać tak. Uwaga! 3 puszki obok siebie, 2 puszki na nim i trzecia, o, 1 puszka na tych dwóch. Zrozumieliście? O! Pani Ewa tu ustawia. Proszę się przyjrzeć. Tak ma wyglądać piramida. Uwaga! Jeśli piramida przywróci któremuś zawodnikowi, musi ją najpierw ułożyć od początku, a dopiero może wrócić. Ustawiamy się. Zawodnicy gotowi? Uwaga! Start! Uwaga! 6 punktów! Wiki!
Przypominam, dystans wam skróciliśmy. Slalomem na czworaka do tego żółtfachołka. Okrążamy na czworaka fachołek, wstajemy i po prostej biegiem wracamy do swojej drużyny. Jasne pieszaczki? Uwaga! Gotowi? Start! Przygotowują się do wyścigu. Wy możecie wrócić już na trybunę.